Cześć, siemanko, witajcie w setnym odcinku z Felsbrunna! Tak, dokładnie, to jest odcinek numer 100 z Felsbrunna. 100. Okrągła liczba i w dzisiejszym odcinku kupujemy nowy nabytek! No tak, przecież kasy nie mam, zapomniałem. Pardonzik, kredyt szybki na 100 tysięcy. I dobra, już mi stać na ten nabyteczek. I kupujemy sobie rozrzutnik, bo trzeba wapnować. Oczywiście prędkość standardowa 27. Bo to nie jest realna seria. No to nie, jakby była realna, to bym 20 jechał, ale że tu jest wszystko skręcone powyżej 7. W sensie 7 w górę. Więc tego Strofmana też trzeba skręcić. Oczywiście rozrzutnik jest oryginalny. Gdyby nie było. Jest oryginalny i mam po prostu bo ten Lima Extension wrzucony. By można było wapnować rozrzutnikiem. Po prostu rozrzutnik jest dużo wygodniejszy, bo ma dużą pojemność, to raz, a dwa, że ma... Co ma? Ma dużą pojemność i szerokość, o, 24 metry. Bo moja wapniarka ma 18, ale to też nie będziemy jeździć jej 4, bo dzisiaj będziemy ogólnie robić godzinny odcinek, ale no, nie będziemy przez cały odcinek wapnować, no bez przesady, tak? Trochę też sobie pojeździmy z siewnikami. Znaczy niekoniecznie masejem, ale... Czym by się tu przejechać? John Deere będzie siadł na kurs playu. Za chwilę. Szybko to leci? 5 ton. No ale spoko. No, na kurs playu będzie John Deere sobie latał. A ja chyba starym Fendem się przejadę. Bo nowy będzie rozrzutnikiem latał. Więc ja się chyba starym Fendzikiem czarnym przejadę. A i nie powiedziałem, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tak jak myślałem, nie zmieściłem się w silosach. Mam 700 ton rzepaku. Jeszcze chyba ze 160 ton na przyczepach. Tu mam prawie pełną, 76 ton. Ta jest też pełna, bo ma chyba z 58 ton. A nie, to jest pusta. To która z tych jest pełna? A, ta jest. Tu jest 30, no to tu masz... Ej, to jak to wyszło, że to jest pusta, jak była pełna? A nie, jest, dobra, jest rzepak, jest. Tylko ja tak skoczyłem i nie było widać, jest rzepak, no to dobrze myślałem. I tam masz 80 prawie. 76 i tu masz 58. No i tu jest jakieś 30 ton. No tak jak ja to liczyłem, to 864 tony mi wyszły. Dobra, jedziemy wapnować, bo kurde, nie ma czasu. No chyba nie. Dobra. Z tym to może być. Prądu nie ma. Coś zrobię z tą maszynką, prawda nie? Dobra. Jedziemy wapnować. Chyba będę musiał zrobić... Najlepiej to chyba ze dwa kółka dookoła pola. Żeby mógł puścić siewnik. Panie, ale nie 10 na godzinę, panie. 60 poproszę na zegarku. No i dobra, będzie to dosyć szybko spierdzielać. Ło, 12 ton dawka, no to trochę będzie spierdzielać. Ale muszę zrobić dwa kółka, żeby siewnik mógł jechać. W sumie muszę pierw jedno kółko zrobić, żeby było ma 15 metrów, ten 24. I wtedy jakoś to paskami w miarę wapnować, żeby on mógł już sobie siać. Ale zanim on w sumie nie przygotowałem, bo mógłbym sobie raz w koło objechać wapniarką starą przed odcinkiem. Raz w koło objechać i już bym mógł sobie Jondera puścić, żeby sobie wapnować, tak. Nie pomyślałem. Ale dobra. To... Najwyżej jeszcze jeden odcinek się z siebie zrobię, chociaż nie wiem. Czy będzie mi się chciało. Eniu! Złamnę się, tak? Złamnę się. Myślałem, że będzie gorzej to wyglądać. Ten narożnik, ale jednak... Cieszę się, spoko.
No i tak to jest. Dobra. Grzejemy. Cyk, 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 cyk. Dobra, trzeba cofnąć, bo trochę, troszeczkę za daleko odjechałem. No i ogień, no. Nie ma to tam. Robotka idzie. Do lewy, do lewy. O, dobra. Widzę, że tak na styk w sumie skręciłem. Wiem, że w poprzednim odcinku na tym samym polu kosiłem. Ale spokojnie. Połapnujemy sobie trochę fendem. Potem się przesiądę. O, ale spierdziela tego wapna. Później się przesiądę na Steyera, żeby sobie powapnować. Więc będzie ciekawy. Chyba nie będę robił tego drugiego kółka z wapnem. Tylko będę sobie od razu paskamić, a tutaj wapnował. Chciałem powiedzieć siał. Nie wiem. No dobra, automatycznie mnie wykryło 24 metry, więc... Więc fajnie, fajnie. Dobra, tego Żyda i tak nie będzie widać. No, wiem, że mam dwa te... Dwa kółka zrobione, ustawione, siewnik. No ale jak ja zrobię na jedno, to... Nic się nie stanie. Wapnem. No, to po prostu posiany będzie, no. Lekko. Trochę dziwnie będzie to wyglądać, ale to tylko przez jeden dzień. Wtedy już zniknie to wapno. W najgorszym przypadku przez dwa dni będzie widać i tyle. Dobra, dobra, dobra. Żyda nie robię? Fizycznie zrobiłem Żyda, ale na mapie tego nie będzie widać. Może tam może małe kropeczki będzie widać, ale to tam, wyrąbane. Powiem wam, że jednak trochę wciąga tego wapna, jakby nie było. Przez to, że jest młot precyzyjne rolnictwo, tak? Bo jakby go nie było, to wiadomo, co by było. To by tyle tego wapna nie było, bo ja bym tutaj był jeździć i jeździć po tym polu, a tutaj 12 ton na hektar, no to jest, kurde, dosyć dużo, tak? Czyli w takim razie, jak 12 ton na hektar dawka była, to ile ja walnąłem tych hektarów? 3,5 hektara na rozrzutnik. Kurde, kurde. A to pole ma chyba 15 hektarów. Jak nic. Czy to jeszcze 5 rozrzutników może tu wysypać? Nie wiem, nie wiem. Ale to też... No dobra, teraz tak to ja raczej nie sprawdzę tego, ile pole ma hektarów fizycznie. Ponieważ iż gdyż co? No siew będzie tutaj leciał, więc nie będę widział, bo, no, bo siewnik jest podsiewaczem też, więc od razu będzie pokazywał, będzie liczył jeszcze na ten, nie? Będzie doliczał do nałożenia, o! O, to chciałem powiedzieć. Dobra. Cyk, 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 cyk. Opuszczaj ten siewnik szybciej. On tam ma z pół siewnika gdzieś. No dobra, bo pszenica, nie? Oczywiście dawka automatyczna. Wiem, że z brakiem mu nasion. Znaczy nasion. W sumie nasion też może braknąć, no bo to... 13 ton, no może... Prawdopodobnie uda mi się nasypać. Nasypać rozrzutnik, zanim on tutaj dojedzie, no bo on tutaj ma jeszcze dużo po drodze zakrętów do pokonania. Więc jest jakaś tam szansa, że zdąży. A ja muszę sobie wziąć wapno, ten, pożyczkę jeszcze. A weźmiemy za tak do miliona, o. Weźmiemy za milion równych kredytu. Musiałem tak wziąć, no bo inaczej bym wapna sobie nie mógł kupywać. Ani innych rzeczy. Więc tak to wygląda.
Chyba zaraz sobie ogarnę w trochę inny sposób. Zobaczę, ile zarożytnik wychodzi. I będę sobie przez F11 dodawał po prostu i odejmował kasę, no tak jak to zawsze się robi. Bo będzie to chyba dużo szybszy sposób niż tutaj, jeżeli go nasypywanie. Oczywiście na 10, jak on będzie sobie sam wapnował, no to wiadomo, ja tam będę miał wyrąbane co. Więc on sobie może tu przyjeżdżać i kupować wapnę, więc nawet będzie musiał nawet wręcz. 3000, no dobra, 600 za okręt linii. 3600. No kurde, powiem wam, że prawie nielegalnie. A ja pojadę sobie z wapnem teraz od tej strony. Może uda mi się dojechać do końca. Przed nim. Chociaż nie wiem, czy on tam ma na gładko zrobiony ten kurs, czy na obrót. W sensie ja ustawiałem obrót, ale nie wiem, jak tam jest. Ale ja chyba głaskałem wszystkie te brzegi pól, żeby był w miarę gładko pod kurs D, a chociaż tutaj widzę, że kontrasty zrobię. Więc to tak nie do końca. Dawaj. Nie przestawaj. Kiedy robi się cienko. No, o tutaj na przykład jest słabsza ziemia, bo tu jest pioch. To tylko 6 ton idzie, więc do przyjęcia, jak to się mówi. Wiedziałem, że to jest trochę na lepszą glebę, to zaraz wyskoczy 12 ton na hektar. Dobra, zrobimy tutaj na kąt prosty. Bo ja fizycznie nie jestem w stanie wykręcić rozrzutnikiem. Znaczy, dałoby się wykręcić, ale to bym Żydy pozostawił, więc jak małeś dobrze zwapnowany, to lepiej sobie nawrócić na spokojniej niż... Dobra, zdążę. Na styk zdążę. Oczywiście od toru będę wapnął, żeby jak najwięcej sobie zwapnować. Też on ma dwa kółka do zrobienia z silnikiem, zanim będzie paski siał, więc mam teoretycznie dużo czasu. Nie? Tu jest trochę lepsza gleba, no to już 5 ton. End. Ale. Albo tu wyższe pH pewnie było. O, już 1,25. Trzeba podrzucić. No to już. O, tu już 10 ton. Dojadę do brzegu, to będzie pewnie za 12. No, 12,26 dokładnie. No to prawie 2 pH tutaj podnoszę, jakby nie było. Dobra. To tak to będzie wychodzić. No dobra. Pojadę sobie do brzegu, żeby nie było. Będę to jakoś w miarę sensownie wapnować. 3 co 2? Nie, dobra, nie będę kombinował. Ale on tak mi to wapno przesieje, bo on będzie i tak podnosił sobie siewnik. A on zawsze połowę swojego poprzedniego przejazdu zużywa na to. Więc jakby nie było, jestem... Dużo długo tego to wapno nie będzie leżeć na polu. Ewentualnie ten przejazd będzie tutaj poprawił widoczny, ale ja tutaj nie jeżdżę, więc tego nie będę widział. Czekaj, ile mamy? Minuta z ciekawości 13, no. Jeszcze przydałoby się trochę posiać, nie? Ale to na 10 chciałem siać. Chyba, że na 25-26 będę siał. Ale to bym musiał zaraz ogarnąć sobie sztyjerka, żeby tam wapnować. Dobra, zobaczymy sobie, jaka tu jest dawka. Tak, z ciekawości, nie? 10,5 tony. Dobra, pychałem dalej 12 ton. 13? Ło, panie, jak to jest 13 ton, no to... To ja się nie dziwię, że to tak spierdziela te wapno. Ale tutaj kolejny przejeździe już nie powinno być tyle. Bo tutaj prawie 2 pH, bo to jest 1,9 prawie podnoszony. Więc to trochę wapna idzie na to, jakby nie było. Dobra, wjechałem na to trochę lepsze. Taka i od razu 7 ton skoczyło. 7 ton, a to zaraz wyjadę i będzie 13. No tak to jest, no.
Ja nic na to nie poradzę, a zwapnować trzeba, tak? A ile że to rozrzutnik, bo robotę robi i hektary ubywają. No, John Deere już prawie kółko zrobił, więc zaraz będzie jechał drugi kółeczko. To lepsze czy gorsze? W sumie lepsze, bo krótsze jakby nie było. Trochę żeby jest na brzegach, ale ja nie będę tego poprawił, bo nie zależy mi na tym. No i dobra, no. 4 tony jeszcze w rozrzutniku. Jak to wygląda u krów? Wody muszę dolać. I stwierdziłem, że jednak będę TMR sypał, no bo ja się tak naprawdę nigdy tego TMR nie pozbędę. A zimą chyba wrócę znowu na karmienie... Na karmienie trawą. Chociaż nie wiem. Właśnie ile ja mam mleka, bo ja nie spojrzałem. Mleko 10 tysięcy litrów. Gnojówki 140, więc w kolejnym sezonie akcja gnojowica. Więc na spokojnie. To gnojowica to najlepiej by było na to pole. A mu... Nie, dobra, nie. Dobra. Pusto. O, i teraz wam pokażę to, że patrzcie, że ja niby nie nałożę, ale i tak rośnie, no bo w siewniku nawozi, więc widzicie? To jest oszukane. On 3,5 hektara już zasiał. 4 hektary prawie zasiał, więc... Bardzo fajnie. Dobra, zrobimy sobie od razu minus 3, 6, 0, 0. I tutaj sobie dorzucimy, nie ma ni urty kolin. Oczywiście wapno, bo obornika nie będziemy dodawać. Bo nie potrzebuję w tym momencie. A poza tym i tak nie mam obornika. Bo postawiłem na produkcję gnojowicy. Więc fizycznie obornika nie będę mieć. Bo bym musiał dać słomę. Trochę dziwnie jest to rozwiązanie w farmingu 19, że muszę dać słomę. Żeby robić obornik. Chociaż to jest logiczne, żeby dać słomę, żeby obornik robił, ale jak dasz słomę, no to tylko będzie ci obornik robić, a już gnojowicy nie będzie przebywać, chociaż z tego względu, że... No, że tak jest season skonstruowany, no. Co ja będę więcej gadał. To w sumie jakby trochę... Minutę później przejechał. No dobra, 30 sekund później to by to trochę lepiej wyglądało. Ale trudno. Żyje się raz. I wapnuje się co trzy sezony. Znaczy co 3, co 5 tak. A zawsze tak wapnuje, jak widać. Bo ja pierwszy raz to pole chyba wapnowałem. Czy ja w ogóle to pole wapnowałem? To jest dobre pytanie. No widzimy, to tak jest. Chyba 3 razy żniwa to było na tym polu zrobione, z tego co widzę. No bo spadło. No. No bo. No bo 0,25 spada o 1 stopień. Taka. Zawsze. Więc musiały być tutaj jakieś żniwa. Znaczy wiem, że były tu żniwa, ale chyba z 3 razy tutaj robiłem żniwa. Tak mi się wydaje bynajmniej. A jeśli nie, no to nie. Nie wiem. Dobra, teraz pytanie, czy ja tego Żyda tutaj... W sumie przydało mi się go zwapnąć, bo... Jaki nawet trochę dłuży wyszedł. Tu przejedziemy może po skosie. I też go szybciej zrobić, a... Złapie? Dobra, złapał. 23 tony jeszcze w rozrzutniku. Wskoczę sobie ten przejazd. No i dobra, i grzejemy, i grzejemy. Ten jest tam. Więc do końca odcinka... Może zdążę zasiać, może nie. Zależy jak mu to będzie szło. To widzę, że zrobił 1,5 kółka i wrąbał pół tego, pół...
pół zbiornika nawozu, więc... Oczywiście drugiej setki odcinków nie będzie, wiadomo, bo 200 odcinków nie dam rady na tej mapie zrobić. No bo już tu nie ma praktycznie czego kupywać, tak? Bo na wiosnę, jak strzelam ten rzepak, bo zimą się sprzedaje, to na wiosnę kupuję górę mapy. Czy w całości? Nie wiem. Nie wiem, czy w całości, bo ile mam krów? 13. Kurde. A miałem dwie na początku, jego nie było. A teraz w tym sezonie ile będzie krów? Co ja już kli... A, bo ja złożyłem. Co on tak przyspieszył? Czemu jadę 30 na godzinę? Zdziwiony byłem. I też padłem na taki pomysł. A to jest od tempomatu ikonka po prostu. Dobra. Wody trzeba dolać, ale to później. Coś żem sprawdził. Ale nie wiem co. Coś sprawdzałem, ale nie wiem co. Ty na serio, coś sprawdzałem. A mówiłem o tej drugiej... A ja wiem co, jak się sprawdzić. Ile jest minut odcinka, ale to za chwilę. Mówiłem o drugiej setce odcinków. Że nie dam rady. Znaczy, teoretycznie dałbym radę, ale po co? Po co tyle odcinków kręcić? Jak tu trzeba jak najszybciej skończyć tego Felsbruna. A ja wiem co chciałem powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć to, czy na przykład odpuścić sobie na chwilę serię z Eurotracka i Dawida, czyli z Amerykana. Wstrzymać po prostu. I w czwartki wrzucać też Felsbruna, żeby szybciej dokończyć tą serię, tak? Bo jakby były odcinki dwa razy w tygodniu z Felsbruna, to wiadomo, że szybciej by był koniec, tak? I wtedy może akurat by wyszło tak, że na trzecią rocznicę, chociaż nie obiecuję, ale by było koniec, tak? By było koniec. A, i mam 201 go... O, co mnie tu jakiś prąd kopie? 201 godzin na tym serwerze, jakby ktoś pytał. Więc na spokojnie. A, i chciałem też powiedzieć to, a to zaraz wam powiem, wiele. Chciałem też powiedzieć to, że po sprzedaży rzepaku będę bogaty. Po rzepaku mam 800 coś ton, a rzepak chodzi po 700. Co powiedziałem? No to mam dobre... Na pewno 500 tysięcy rzepaku, na pewno, tak? A, dobra, niech to się zapisze. A ile bym musiał wypierdzielić na tą górę? Tutaj jest... 300. No, 600 tysięcy na te dwa pola. No dobra. To by było na przykład na wiosnę i tam by można było zasiać od razu soję. To by był jeden sezon. No i potem drugim sezonie myślę, że trójka, czwórka, piątka. To jest drugi sezon. Potem szóstkę, trzeci sezon. Dobra. Sobie na wrócę, zaraz będę patrzył dalej. I szóstka to był trzeci sezon? No i tutaj 33, 15, czwarty sezon. I szesnastkę chyba na ostatni sezon, czyli na ten piąty sezon. Czyli 5 sezonów, a odcinków robię w sezonie 4 chyba. Albo 5. No to 5, no to mamy 125 odcinków by było, coś takiego. Yes. Jakby to miało być jeszcze 25 tygodni... Kurwa, to jeszcze pół roku by było. No jeszcze by było pół roku. Chyba, że będę chciał szybciej dokończyć tą serię. Na przykład zamiast 5 sezonów zrobić 3. Na przykład teraz na wiosnę kupić 1, 2, 3 na przykład. No a potem sezon później sobie dokupić 4, 5.
czwórkę, piątkę i powiedzmy piętnastkę. To wtedy by były dwa sezony, powiedzmy. I tutaj w tym trzecim sezonie myślę, że szóstkę, szesnastkę i trzydziestkę drugie. Myślę, że tak można zrobić. Żeby to rozbić na trzy sezony. W sensie kupywania hul, tak? Ty co ja żebym odwalił? O, przecież jeszcze ten nam tutaj jest do kupienia. No to jednak te pięć sezonów będzie lepszy pomysł. Bo te trzy sezony to będzie tutaj ta strona do wykupienia. I myślę, że czwarty sezon to i na koniec te dwa małe. To co jakoś trzeba by zrobić. No, i cyk. Bing, 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 bing. 26 minut. 234. Nie, no ja chcę posiedź sobie. Ale pierw muszę tutaj mu dowapnąć, żeby on już miał. Już miał. Cyk. Czy on to dokończy siać? Ciężko to powiedzieć. Ale na pewno będzie przy końcówce. Tak jak ani na ozu ma jeszcze tam zjedzony ponad. Co parę przejazdów jeszcze zrobi. Sędzi już ma 5 godzin na bite. O, fajnie. Jakoś to na mnie w miarę szybko zaczęło lecieć te godziny. No i tak to wygląda. Nie ma wstydu. Nie ma wstydu, ostatni odcinek. Więc jakoś to sobie tam leci. To czekaj. Czyli jakby to miało być faktycznie pewnie sezon? 25 tygodni? Okej, Google. Za 25 tygodni, jaki to będzie miesiąc? Jak podaje zdrowy stan przyszłość.pl. O Boże! Aha! Dobra, ja wiem, co on mi to powiedział. Ja wiem, dlaczego on to powiedział. Czyli połowa szóstego miesiąca. Czyli jak my mamy połowę stycznia, czyli to by był lipiec. To by był lipiec, koniec lipca. Początek sierpnia by się wtedy skończył z tego, co by tak wyszło mniej więcej, nie? To zdecydowanie za długo. Ja chyba sobie wstrzymam na chociaż ten miesiąc. Miesiąc, no to są cztery dodatkowe odcinki, tak? No nie wiem, muszę to przemyśleć. Albo ewentualnie Felsbruna jeszcze wepchnąć. Jak się uda w jakąś niedzielę, co tam co czwarty tydzień na przykład. Także to wtedy raz w miesiącu dodatkowy odcinek byłby, tak? Czyli w miesiącu bym miał 5 odcinków. I tak dupa. To lepiej chyba... Chyba sobie wstrzymać na razie Eurotrucka. I Amerykana. Tak mi się wydaje i wrzucić na Felsbruna. Dobra. Mi się wydaje. O! Kasy nie odjąłem. Ale. 3600. No żeby nie było. Żeby nie było, że cheatuję.
Ja chcę, tak sobie już wyłączyłem ten mod. I tak sobie ruszyłem, to sobie przypomniałem, że halo, przecież kasy nie odjąłem. Dobra, sobie puszczę tutaj tego mojego Fynda, niech sobie nawozi dziesiątkę. Ja pierdziele, 30 minut zwapnowania, nie? Jakbym sobie grał sam bez odcinków, no to wiadomo, że to inaczej by leciało. Bo nie musiał sobie pod odcinki zostawić roboty i bym sobie oglądać YouTube'a. Więc nawet bym sobie sam wapnął te pola wszystkie. Ale że wiadomo, że pod YouTube'a gram. Ja głównie tylko w sumie pod YouTube'a gram farmingi. No, czasem sobie 11 zagram tak for fun, ale to tylko tak for fun. A tak to głównie gram sobie w farmingi pod YouTube'a. No i jak mam jakiś tam wolny czas, to tam z klukiem. W sumie ten wolny czas to mam praktycznie codziennie, jakby nie było. Tam z krukiem sobie jakiś rokecik, to tam... To zależy. Nie, raz jak się chce, to dwa razy. Czy dwa razy dziennie rokiet. Ale zazwyczaj to jest raz. No to jest jakieś dobre, ja wiem... Półtorej godziny. A godzinę najmniej zawsze gramy, bo my gramy dobre 10 meczy. A 10 meczy po... No, mecz średnio trwa 7 minut, bo my zawsze dużo bramek mamy. My albo przeciwnicy. Ale to zależy, z czego się trafi tak naprawdę. Czyli dobra, no powiedzmy 7 minut razy 10 meczów, no to jest 70 minut, nie? No to jest ponad godzina. Wiadomo, nieraz się jakaś dogrywka zdarzy. A dogrywka to z dogrywką to różnie bywa. Nieraz po 20 sekundach uda się trafić w bramkę, bo przeciwnik sobie błęda. A nieraz po minucie. Jest to tak. To tak wychodzi. Ja teraz nagrywam kurs do przewozu wapna. Jakby ktoś pytał. Dobra, tak przejedziemy. Oczywiście kurs tutaj będzie sobie składał. No dobra, ja nie będę się nasypywał, bo po co? Kurs tutaj sobie to zrobię, jak przyjedzie. To sobie oczywiście ten kurs zapiszę na przyszłość. Dowóz wapna. Bo to się przyda. Nie zależy, czy to będzie FEM, czy Steyr wapnowo. Nieważne, kurs jest jeden i ten sam. Oczywiście tylko na polu się metry będą zmieniać, ale... Wiadomo, że z wapnowania nie będę sobie zapisywał kursu. Bo po co mi to? Dobra, walniemy sobie tutaj pętaleczkę ładną. Może być i taka. Zatrzymaj nagrywanie i teraz tak, kurs. Pole 10, o. 10, dobra. Niech będzie dowoz, wapno. Tak może być. I teraz robimy szybko, tak. Nie kopię kursu, tylko generacja kursu. Tu wywalniemy sobie 7, bo wiadomo, że 7 wyskoczy. Omijanie przeszkód. Okrążenie sobie walniemy. 24, tak. Ej, może być w sumie tak łatwo. Bo tu nie ma jakichś takich. No i dobra, no. To nie wszystko, bo trzeba jeszcze dodać kurs. Pole numer... Wapnę się na śmiecie? Co to jest za kurs? A gdzie jest dzisiejszy kurs? Pole dobro z wapna, to jest tak? Ha, czyli ja... Nie napisałem dziesiątki, chyba. Dobra, nie ważne. Może będę wiedział. Dobra, no i rozpocznij kurs.
No to myślę, że niby 25 minut będzie to wapnęło, ale to mnie nie interesuje. Czyli on do końca odcinka sobie będzie tu wapnął. Ja chciałem zobaczyć mojego John Deere'a. No tu pisze niby, że 47 minut będzie siał, ale to jest fizycznie niemożliwe. Chociaż może. Może i możliwe, no bo on tu ma dosyć dużo do kręcenia, więc myślę, że ten czas jest realny, wiecie? To jest 1500 punktów. A on tu ma dość krótkie przejazdy. No tu mu się trochę wydłuży i to tutaj trochę narobi, ale tutaj znowu straci, bo będą krótsze. Więc dobra, ja idę siać troszeczkę. A fędzikiem się przejadę. Pojadę siać, żeby nie było, że... To jest ten silnik? Tak, to jest ten, bo ma czerwone felki. No, rzepak już jest nastawiony. Proszę Państwa. I będziemy siać sobie pod... A pod skosem sobie będziemy siać. No może nie takim skosem. Chciałem bardziej takiej drogi siać. Żeby było ciekawie. Bo ile można na prosto robić? Pamiętam, że kiedyś jak miałem tylko pole numer 25, to ja... Ja miałem chyba tylko 25 na początku. Bo 26 kiedyś dokupiłem. Czy od razu miałem 26? Nie, nie pamiętam. Albo miałem pierw 26, albo 25. Co jest z tych dwóch pól? Co jest z tych dwóch pól miałem pierwsze, ale nie pamiętam jak. Bo ja pamiętam, że miałem 18, 19, 20, to było jedno pole. I wtedy tutaj miałem drugie, nie? 26, 25, to były moje dwa pole. Ale pierwsze chyba było 25, mi się wydaje. Bo ja tu zawsze ustawiałem GPS-a i tutaj po skosie zawsze jeździłem. Tak jak idzie pole, bo tak najszybciej wychodziło. Kurde, to były czasy. Dobra, tutaj siejemy rzepak. Ten sobie tam wapnuje na spokojnie, nikt sobie wapnuje. Najważniejsze, żebym sobie pierw koło zwapnował. I potem ja już mogę tam jechać siać. Będziemy siać sobie... O, 37 minut, do 50 minuty. I potem te ostatnie 10 minut przyjedziemy tutaj. Tutaj z wapnem przyjadę na ostatnie 10 minut. Ostatnie 10 minut przyjadę tutaj wapnować Steyrem, starym zestawem. No, a czy będzie kolejny odcinek z siewów? Myślę, że nie ma sensu chyba robić kolejnego odcinka z siewów. Z zimy też chyba nie będę robił odcinka, no bo to będzie co, sprzedaż, ewentualnie timelapse, no bo... Ale to ja nie wiem, czy to jest sens zrobić timelapse znowu. Wiadomo, że jeden odcinek więcej, ale czy... W sumie jeden odcinek więcej bym miał wtedy. Ale to znowu jakbym miał jeden odcinek więcej. To też by było... Takie coś, że wtedy jeden tydzień dłużej by była seria, tak? A ja chciałbym jednak w tym roku ją dokończyć i zacząć może coś nowego. Z 19. Bo w 19 mam tyle serii. Znaczy tyle map do zagrania, że i tyle serii chciałbym zrobić z tych map. Ile jest map do ogrania, tyle chciałbym serii zrobić. O tak, tak chciałem powiedzieć. No ale wiadomo, no, wszystkiego się nie da. Na pewno nie w jeden rok. Powiedzmy, jakbym serię miał pół roku, jedną. Według tej listy, jedną serię bym miał pół roku, to wychodzi na to, żebym musiał 27 lat grać. 27 lat bym musiał nagrywać tę serię, nie? To pan, iść pan w cholerę. No wiadomo też,
teraz trochę inaczej sytuacja wygląda u mnie, no bo wiadomo, robota jest. I to zanim ja przyjdę, no to już jest 16, powiedzmy 30. Bo tak najczęściej jest. No 16, 20, 30, coś takiego. Zależy jak się trafi tak naprawdę. Nieraz jak się szybciej z budowy wyjedzie, to przykładowo 5 minut. 5 minut szybciej wyjedziesz, czyli 15.55, no to tej 16.20 jestem w domu, tak? No ale zazwyczaj teraz tak wychodzi, że wyjeżdżamy 16.06 z budowy, 16.03. Więc już się czas wydłuża, więc 16.30 jestem w domu. No a potem weź jeszcze tam. No i jedź pan. A fent jest pusty, dlatego się zastanawiam, czemu ja miałem takie lagi. Ja ten kurczę sobie drogi szukam. No i dobra. Albo nie robić nowych serii wcale. Tylko dokończyć aktualne serie i sobie set spoty wyzywam. Nie wiem, zobaczę, bo to ja tak już wiele razy planowałem tak robić, ale to... A nie. Nie ma co planować, bo to wyjdzie jak zwykle. Że później bez tego YouTube'a znowu nie będę mógł żyć i znowu będę chciał nagrywać i to tak będzie w kółko pewnie. To tak nie może być. Do 50 minuty zasieje to? 9 minut? Powinienem to zasieć. Może jakby na prosto lata, to tak. Nie musiał pod górkę podjeżdżać, ale ja chcę jednak trochę po skosie pojechać. No wiadomo, nigdy nie siałem. Znaczy, nie to, że nigdy nie siałem pod skosem, tylko pod takim skosem może, o. Fent jest na gospodarstwie chyba. Jeszcze się nie nasypuje, ale on... Dobra, teraz ma pusty rozrzutnik. Więc on sobie chyba drogi szukał. John Deere ma 600 kg na wozu, więc jeszcze tam sobie zrobi. Są dwa przejazdy, może trzy. Patrz, spojrzałem na John Deere'a i zarąbał polierkę. No zbycie pierwszy strzelił. A jak to zrobię tak? Oj! Wiem, że to może ciężko wygląda, ale... Dobra, kręć pan, kręć! Dobra, i teraz już powinien pójść. Znalazł, kurz znalazł, dobra. To najważniejsze. Gdzie jest mój Fent? A Fent też ma, kurde, ładnie nakulane, bo już ma 29 godzin prawie. Dobra, to nie jedzie, ten zarabia się na gospodarstwie, więc spoko. Nie ma wstydu. No, a tutaj się będzie najlepiej siadł, bo tutaj są najdłuższe przejazdy po tym skosie. Tam pod końcem to już będzie dużo kręcenia, więc... Więc tam będzie więcej pod górkę jazdy niż siebie, tak naprawdę. Dobra, tutaj zrobimy tak po prostu. No i tutaj te dwa przejazdy w prawo teraz robię i będzie zasiane. Ta lepsza część, ta gorsza część. Znaczy gorsza, nie wiem czy gorsza. No trzeba coś też trochę pozmieniać, bo tutaj widać, że kurs leciał, to na prosto leciał, bo najszybciej tak. Najdłuższe przejazdy po prostu są. Dlatego jechał po skosie. Po prostej, po najmniejszej linii oporu tak zwanej. Dobra, trzeba zrobić tak. Bo trochę źle zrobiłem, bo chciałem jechać jednak na ten drugi przejazd, ale jednak stwierdziłem, że wjadę tutaj i to tak
To tak sobie wyszło, nie? O panie, a czemu pan już się nie załadował? Dobra, no. Gdybym sobie wiedział, że sobie nie załadujesz. Może przez to, że rozrzutnik masz. To też tak może być. Że sobie na puste kolega przejechał. No dobra, sobie tam powinien znaleźć ten kursik swój. Nic nie majstrowałem tutaj przy nim, więc... Powinien dać radę. Albo jak tam dojedzie, to ewentualnie usunę mu ten kurs dojazdowy i... Serio, cały przejazd przejechał? No nie, nie wytrzymał. Ten kurs dojazdowy najwyżej, może no jak będzie pusty, no to będę go wyłączał i dosypywał mu, no. Bo najszybszy pomysł. Ale to... A nie, ja nie mogę tak zrobić przecież. Bo jak ja tak zrobię... Właśnie, przecież jak ja tak zrobię, to ten. To mu się kurs na wapnowanie też ocenił. Gender ma 83 kilo. Do tyłu. O! Dobra. O, pan! Tu jednak jest szerzej niż myślałem. Tak sobie myślałem, że gender musi być załadowany. Więc... Nie... A, bo tu ze skosa, ja mam na 15 metrów czy pieca, jakbym miał 14,9. O, tego, to tego Żyda bym nie zrobił. Więc widać, że jak jest jednak przy duży skos, no to ten GPS wiadomo, tak? Ale jakbym miał 14,9, to idealnie by złapał. Myślę, że jakbym miał 14,95 nawet, to by złapał, bo to już te 5 cm łatek, które by złapało ciebie. Dobra, idę nasypać tego żebiera, szybko jadę, idę nasypać. I będę musiał nim tu wrócić, no bo co? Przyniosę te zaraz do sobie pierwsze, żeby nie było. Za pierwsze 10, 47 minut. Myślę, że jakbym nie musiał tego ogarnąć, to bym zdążył. Jutro śnieg ma niby padać. Jutro, czyli 21 stycznia, jakby ktoś pytał. Dobra, jak tutaj to wygląda? Tak to ja chyba nie zobaczę. Tak, chyba będzie szybciej. 1008. Dobra. Nasypujemy. Muszę tutaj do kruka napisać. Mam mi doradzić, żeby zrobić... Czekaj, do przodu, bo to jest wapno. Czy lepiej wypuszczać dwa razy w tygodniu Felsbruna? Chociaż myślę, że ja bym dał radę dwa razy w tygodniu nagrać Felsbruna. Bo tak naprawdę ten odcinek jest jakby... Za tydzień, tak? Tak by wychodziło. Ale chyba zrobię, że wrzucę go w czwartek. No i dobra. Kruk, gdzieś kruk. Dobra. Kruk jest. Gdzie jest kruk? Tu jest kruk. No. Dobra. Jedziemy siać. Szybko jedziemy puścić tutaj. No i muszę dosiąść te 26-27. To tak sobie zacząłem. Wtedy chyba dosypię nasion. Czy ja będę mógł gdzieś puścić? Tutaj chyba puszczę go na jęczmień tutaj. Finda. Bo kolejnego odcinka nie... Nie, kolejny odcinek będzie już wiosna i będę ogarniał te dwa pola u góry.
Tak chyba będzie trzeba zrobić. Więc w kolejnym odcinku teraz muszę wszystko zasiać. Wiem, że trochę dużo do siebie zostawiłem sobie. No ale Maseja nie chcę się odpinać. Chociaż teoretycznie mógłbym Maseja odpiąć. Mógłbym Maseja odpiąć i zapiąć go do siewnika, tak? Dobra, czy on to zagarnie? Zagarnie. Bo tu jest skos w tą stronę, więc on sobie zagarnie. Myślę, jakbym w drugą stronę siał. Ten jeden przejazd niżej, no to... A pierw u góry by było zasiane. Czyli jakbym siał od drugiej strony, to on by tego nie ogarnął za cholerę. Nie no. Fent musi. Musi mi to złapnować, nie ma innej opcji. Musi trochę pojeździć. Trochę dziwnie to będzie wtedy na mapie wyglądać, jak tu będzie pół złapnowane, pół nie. Ale wiadomo, wiadomo. Czyli on był tu. Czyli można powiedzieć, że pełne okrążenie na rozrzutniku zrobił. Więc tak to sobie... Dobra, nie klikaj tam nic. Tak to sobie leci. No a tu mam jeszcze jeden długi przejazd. Wtedy zaczną się te krótsze, więc... Więc to już będzie szło. A na krótszych wiadomo, że szybciej idzie. No, jak ja się moim systemem takim. Na razie jadę rozprzestrzeniać, żeby Żydów po prostu nie radzić. Ale chyba Maseja sobie zapnę, albo nie zapnę. Do siewnika. Ale chyba nie będzie takiej potrzeby, bo będę sobie Fenda pilnował. Oczywiście tego zwapnę Fenda, jakby nie było. Dobra, ile mamy minut? 52, to ja już płynąłem, kurde, dawno wapnować tutaj od 2 minut, żeby to było zwapnowane. Ale muszę to dojechać, no. Obiecałem trochę siewów. A wtedy myślę, że na wiosnę to tam pokażę wam powiększanie pola na pewno. I znów Polska Ludowa, czyli wapnowanie. Chyba, że wapnowanie sobie odpuszczę sztajerem. Bo na wiosnę będę tam u góry powiększał i zapnował. Albo nie. Nie wiem. Nie wiem, muszę to przemyśleć. Gdzie jest Fint? Stój. No i w sumie dobrze, że tu przyjechał. Niech się napełni i dopiero go puszczę. Mógłbym zrobić, żeby on wrócił i dopiero go ten przejąć. Stój, Michael. Na full tempomacie się zjechał. Dobra, ale tak to ja nie wykręcę. Nie ma bata. Do przodu, no 28 godzin na kulany wędzie, więc do stówy nie da rady, no bo chyba żaden ciągnik nie da rady do stówy dociągnąć. Bo Steyer to z wapniarką, ale widać, że wapnuje nowym zestawem teraz. No jest pojemniejszy i bardziej pojemny, o. Ale 12 na pewno będę sztajerem wapnął, bo tam mam kurs zrobiony na dowóz wapna i na wapnowanie, więc... Na spokojnie. Złapię... I nie złapię. No dobra, nie będę tego pobrał, takiego małego Żydzika. Myślę, że... Dobra, nieważne.
to wygląda sobie. No, a teraz już widać, że jest większa góra, no to już tak szybko nie idzie to sianie. Nie jadę 20, nie czekaj, bo on ma 18 chyba po samą prędkość. Więc nie jadę te 25, tylko ja jechałem 17 pod górkę. I to już było czuć. Teraz górki to będzie normalnie 25 lecia. No i tak 25 a 17 to jest różnica, tak? Aż 8 km na godzinę. Ale tutaj będzie trochę łagodniej z tego co widzę, więc... Nie powinno być źle. Dobra. Cyk, 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 cyk. I grzejemy pod górę. No do 10 nawet. No dobra, 11. 11, a 10 to jest różnica, jakby nie było. 1 km. Ale tu chyba sobie GPS-a obrócę, tak mi się wydaje, żeby szybko to dosiać. Albo nie. Obiecałem wam, że będę siał w tą stronę, to to się w tą stronę, tak? Powiem, że bardzo sprawnie idzie sianie tym silnikiem. Zresztą co było widać na odcinku z... Na odcinku z... Choćby Nerona. W poniedziałek. Ale jednak ten odcinek będzie w czwartek. Tak sobie pomyślałem, że jednak będę dwa Facebrony wrzucał, żeby dokończyć Facebruna i być, mieć wtorek wolny. Wtorek wolny pod takim względem, że wolny odcinek jakiś, tak? Wtedy może byłoby wreszcie czasu na... No wiadomo, Facebrun musi iść do przodu. Żeby go dokończyć. A tu dużo nie zostało, więc myślę, że pomęczymy się te powiedzmy 3 miesiące. No to jest 3 miesiące to jest 12 odcinków dodatkowych. A 12 odcinków to ja myślę, że to jestem dużo w stanie zrobić. Dobra, zapisz, zapisz. John Deere, tak jak sobie myślałem, że mnie dokończy siać. Jak byłem na połowie 18 tutaj, w tym miejscu dokładnie, to tak sobie pomyślałem, że do tego miejsca pewnie dojedzie. Ale nie mówiłem tego na głos. No teraz to jest bardziej męczarnia niż siew tutaj. Muszę cudować. Muszę puścić fenda, żeby jechał wapnować. Ale pierwsze wrócę na gospodarstwo. Puszczę tam tego fenda i nasypię sobie tutaj nasiona i puszczę go na siew na pole numer 21. Więc taki będzie finał. Dobra. Nie wiem, myślałem, że za daleko wyjadę, ale jednak nie wyjechałem. Dwa razy na dwa razy. No i dobra, pole zasiane. 59 minuta, więc ja powinienem kończyć, a ja jeszcze tu przyjadę wapnować, więc będzie godzina 10 odcinka. Godzina 10? Nie, to godzina 40 bym chciał, żeby 100 minut. Ale ja nie mam chyba... Znaczy... Nie, to będzie za długi odcinek po prostu. Miałbym robotę, bo mógłbym tutaj siać. Wapnować. A później tak głównie bym chyba siał. Żeby jak najwięcej. Na tym odcinku będzie widać, że dwa pola są walnięte. Owiec. Albo na 12 wypuszczę. Na 12 wypuszcza. Masę ja sobie zapnę i puszczę go na... Ale zanim masę to trzeba puścić tak. Fynda. No, Masaja puszczę na 27 i potem na 10. Bo tutaj sobie będzie cały...
cały ten czas po prostu... Jak to powiedzieć? Pole numer 12 będzie obsiewane cały czas, w tym czasie, kiedy Masy skończy siać 21 i tam myślę, że połowa 7. Ale dobrze, że nie będzie wolny i on sobie będzie tutaj stał i odpoczywał, tak? A Masy nie chce siebie. Największe pole moje aktualnie, więc... Więc oby, żeby jak najwięcej kasy wyciągnąć. A ten sezon będzie taki trochę zwariowany. Znaczy zwariowany, trochę upraw będzie podzielonych. Tam będzie jedno małe pole rzepaku, duże pole owsa. Tutaj będzie pszenica i te dwa jęczmienia będą. Coś takiego. Nie nawożenie, tylko co ja chciałem. Co ja klikam w ogóle? Chciałem tutaj to. No i dobra. Gdzieś w tym miejscu stój. Obecnie. Nie, dwunastka. Nigdy dwunastki nie łapię, tylko jedenastki. No dobra, nie wiem. Omijanie przeszkód. Okrążenie 14,9. Urok. Dobra, tak. Generuj szybki, bo ja muszę. No, jest to akceptowalny kurs. Wiem, że ty tu będziesz godzinę siał. Nie interesujesz mnie w tym momencie. Masej. Dobra, szybko Masej ja puszczę jeszcze. W sumie to dużo prędzej powinienem zrobić. Ale nieważne. Nie wiem, czy pier 21, czy dziesiątkę go mu dać od razu. Ale dziesiątkę chyba później, niech on sobie tam trochę zwapnuje. A z tym wapnem to będą jajca jak ciur. Rzepkę foleista? Nie. Bawełna nie. Pszenica nie. Nie wiem, czy. Puszczę mu na 27, czy tutaj kur nie będę wapnął w tym momencie. A dziesiątkę niech on sobie tam trochę połapnuje jeszcze. Bo on tam mieć kłócił tak naprawdę, złapnęło. No i dobra, szybka generacja. Tutaj tak. Tak, i tu 14,9, żeby miał zakład, te 10 cm chociaż. Do tyłu, szybciutko. Opuszczamy. Włączamy i ogień. Coś nie trzeba było włączać silnika, ale... Dobra. Tu wiesz, 20 minut trzeba, dobra. Dawaj, Steyer. Kurde. Jedziemy to wapnować. Chociaż jeden wózek. Ja tego nie skończę polapnować, no bo to za długo by trwało, ale chociaż jeden wózek chce się przejechać Steyerem. Jeden wózek. To co mam po prostu chcę wapnować i tyle. Dobra, może tak być. Chcę to wywapnować. Pojadę sobie w lewo na te długie, bo ten klim to sobie wrócę kolejnym przejazdem. To sobie wysypię i będziemy kończyć, no bo już mamy godzinę. A ja bym chciał w godzinę 10 się zamknąć. Z materiałem. I to wrzucę dzisiaj. Dobra. Czekaj. Do kruka miałem sobie to jeszcze. Kruk. Plan. Jest. Taki. Aby zawiesić. Dobra, później to napiszę. No, później to napiszę. Albo jednak te krótkie sobie złapnę, bo ciekawie. Ciekawsza robota w łapnowaniu krótszych przejazdów. No nawet się udało na raz. Bez większego żyda. Zawiesić serię z Edsa i Dawida na cel, aby dokończyć Felsberuna. Dobra. Wapnowańsko. Wiem, że dzisiaj chyba, że się to oglądali dobre 35 minut. Dobre 35 minut odcinka, takie wapnowanie, więc... Nie chcę tym Steyerem was zanudzać. Więc...
Wysypię te 2 tony, co mam ponad i będę kończył. Ale dało mi nie tylko się stędowanie. No, tam to zostawiam przez dobre pół odcinka się. Co? O tym sądzisz? Jeszcze zrobiłem jakiś znak obalił. Znak stopu obaliłem. Ale dobra, no. Bałem się, że nie będę ścigać. A zatem wózek ile kosztuje wapno, to nie wiem. Tutaj trochę mniej. Dobra, pędzik sobie jedzie paskami już powoli. Więc będzie fajnie, będzie fajnie. No. Dobra, także pusty rozsiewacz. Albo w ostatnim czasie tak zwana wapniarka. Więc... Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie kanał, wpadajcie na kolejny odcinek. I... To tyle. Setny odcinek z Felsbruna się właśnie zakończył w tym momencie. Na razie, cześć, pa.